uważaj, to była bardzo długa droga do pierwszej ligi, turniej finałowy tutaj w waszej hali, no niestety nie udało się awansować do grupy finałowej i walczyć dalej. Ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć, no dzisiejszy mecz ze Stronę całkowicie dla mnie wyszedł, byli chłopaki lepsi. Przegrywamy dwa spotkania w grupie, szkoda, bo no, pierwsza liga była na wyciągnięcie ręki, dawno takiego sezonu w Rybniku nie było. Czego zabrakło? Doświadczenia, zżarły was emocje, jak to oceniasz? W pierwszym meczu wyszliśmy spięci na boisko, tak jakby nie chcieliśmy wygrać, tak rozmawialiśmy z chłopakami, nie wiemy co się do końca stało, Jaworzno też dobrze zagrało. No, natomiast dzisiaj no, nie wyobrażaliśmy sobie, że tak to będzie wyglądało, że będą szybkie trzy sety. Jedynie w trzecim secie zdołaliśmy coś powalczyć, no jest to przykre, nie trafiliśmy z formą na turniej, bo różniła się ona całkiem od tej formy, którą zaprezentowaliśmy w półfinale. Dariusz Lux, no niestety zawiedziony po turnieju finałowym, jeszcze się nie zakończył, ale już możemy powiedzieć, bo wiemy, nie udało się awansować do tej grupy finałowej. Pierwszej ligi w tym sezonie w Rybniku nie będzie. Nie będzie, ale ja tutaj bym nie przeżywał tak aż tego. My zrobiliśmy swoje, ten zespół naprawdę zasłużył na słowa pochwały w sezonie, tyle spotkań, które myśmy wygrali, dostarczyli tu kibicom, naprawdę radości. No, tutaj doświadczenie w tych ekipach z Ostrołęki, z Jaworzna wyszło w tym finałowym turnieju. Myśmy za mocno chcieli, tutaj chłopaki, no, nie idzie po wsi, no to były emocje, nerwy i to na pewno. Nie mamy tak doświadczonej drużyny, ale ja nie będę tutaj przy oczy. Ja jestem dumny z tej drużyny, że wygraliśmy tyle spotkań i tak zaprezentowaliśmy się. Brakło, w tamtym roku odpaliśmy przed półfinałami, w tym roku dotarliśmy aż do finału. No szkoda, na pewno szkoda rybnickiej publiczności, która dopisała dzisiaj. Jakby to powiedzieć, no ja to biorę na klatę, to jest moja porażka, nie chłopaków, żeby to wszystko było ok. Ja myślę, że oni stworzyli maksa, ja więcej nie mogę im pomóc. To, co tu się dzieje przez te parę dni, to nie jest dziełem przypadku, tylko dziełem, efektem ciężkiej pracy we wszystkich klubach, również w naszym. I muszę powiedzieć, że tak no, dla nas, jako Woleja, najlepszy wynik dotychczasowej w ogóle naszej działalności. W końcu jesteśmy na piątym miejscu wśród zespołów drugoligowych w kraju, czyli wśród tam chyba 60 zespołów. No i to dla nas jest największe osiągnięcie. Ja jestem dumny z chłopaków, dumny z naszej drużyny i tutaj chciałem i tym chłopakom podziękować i wszystkim zawodnikom, ale także trenerowi Darkowi Luxowi, całemu sztabowi trenerskiemu, bo to jest wielu ludzi i tym ludziom, którzy dołożyli tutaj wielu starań, aby to wszystko poorganizować, poukładać, no i żebyśmy mogli tak grać, bo ten sezon jednak mimo wszystko bym powiedział, że zaliczamy do udanych. Jest jakiś taki uśmiech, może no nie goryczy, ale jakiegoś niedosytu, ale to zawsze tak będzie, apetyty rosną w miarę jedzenia i wiadomo, że chcemy sięgać po te najwyższe laury. W tym roku nie awansujemy do pierwszej ligi, nie awansowaliśmy, ale jest przyszły sezon, jeżeli uda nam się utrzymać taki kolektyw, taką drużynę, tych zawodników, no będziemy się starali oczywiście, to na pewno stworzymy równie dobrą drużynę i to będzie rokowało może na przyszłe lata, na przyszły sezon.